Witam na kanale Układ Spernalizy Giełdowe na życzenie i zapraszam na kolejne spotkanie ze spółkami ciekawymi technicznie. W dzisiejszym spotkaniu przyjrzymy się kolejnym spółkom, które znalazły się w ciekawym miejscu technicznym, które są obecnie w korekcie lub w trendzie wzrostowym i akurat teraz jest dobre miejsce do ich zakupu. Jednak zanim zaczniemy te spółki ciekawe technicznie omawiać, zapraszam Was tak jak zawsze na moją stronę www.uports.pl.biz, gdzie w zakładce testy i usługi, jak widzicie, możecie dołączyć teraz do grupy premium i to aż na 7 dni i to aż dostaniecie pakiet VIP, w którym będziecie mieli dostępne wszystkie czaty, jakie tutaj dla Was oferuję. A więc czat giełda, wykresy, krypto oraz Forex. Dostaniecie również pełen dostęp do grupy premium na Facebooku oraz na pełen dostęp na mojej stronie internetowej. Zapraszam gorąco do przetestowania tych usług. Tutaj macie zakładkę cennik również, gdzie po okresie próbnym możecie od razu sprawdzić, ile kosztuje pełen dostęp do moich usług. A teraz już przechodzimy do analizy spółek ciekawych technicznie. Na początek oczywiście tylko chcę powiedzieć, że wszystkie analizy, które tutaj dla Was przeprowadzam, wszystkie spółki, które dla Was omawiam, to są moje osobiste opinie, nie są to w żaden sposób rekomendacje w myśl prawa giełdowego ani w myśl prawa maklerskiego. I od razu chcę powiedzieć, że tutaj film nagrywam przy pomocy strony ATT Trader, której właśnie tutaj można bardzo dokładnie zapoznać się ze spółkami ciekawymi technicznie, zobaczyć, które są w trendzie, które mają w korektę właśnie akurat lub które są gorące spadki, gorące wzrosty, a także dużo, dużo innych fajnych ciekawostek. A więc analizy dzisiejsze zaczynam od spółki CD Projekt, która jak widzicie dzisiaj zaliczyła tutaj bardziej widoczne mocną sesję spadkową. Wczoraj zamknięcie na poziomie 169 zł, dzisiaj dzień kończy się na 153 zł. Przejdziemy na Trading View, zobaczymy dlaczego tak się stało, co tutaj się stało. Otóż doskonale wiecie, że CD Projekt podał wczoraj wyniki za pierwszy kwartał. No i niestety nie są one zbyt ciekawe, nie są zbyt fajne. Wczoraj sesja zamknęła się na poziomie 168,74 zł. Natomiast dzisiaj 153,38, 15 zł do dołu, ponad 9%. I niestety na CD Projekt nie zwiastuje to niczego dobrego, tylko tyle, że prawdopodobnie w końcu cena doleci do tego wsparcia, które cały czas tutaj abonentów mojej grupy premium mówię, że tam możemy się spotkać. Jest tam to okolice 125-130 zł. Kolejna spółka również zalicza korektę w trendzie, to jest JSW, które dzisiaj sesję zakończyło na 34,80 zł. I już ja patrzę, co tutaj stało się na JSW. Tu teraz musimy wykres troszeczkę przybliżyć, ponieważ był oddalony. A więc zobaczcie, tutaj zadziałał opór, wczoraj taka świeca z długim cieniem od góry, dzisiaj kontynuacja spadków, zadziałał opór na poziomie 37 zł, 37,20 i widzimy, że dzisiaj sesja na ponad 4% minusie zamknęła się na poziomie 34,80 zł. Wsparcie teraz dla tej spółki to są tu jest te szczyty, tutaj ten szczyt z 19 kwietnia, na wysokości 34,47, a więc jeszcze jakieś 35 groszy do dołu lub nawet tutaj ta linia przebitego wcześniej trójkąta spadkowego na poziomie 33,10 grosza. Kolejna spółka Asseco Poland. Asseco Poland ma małe ruchy, już nie będziemy na Trading View przechodzić. Jak widzicie, dzisiaj sesja zamyka się na 73,20. Trwa akumulacja po tym silnym wybiciu. I te spadki mogą dotrzeć tutaj do poziomu tego szczytu ostatniego na 72,14 zł. Kolejna spółka to jest Amica, z tym, że Amica dzisiaj zostawia po sobie knot od dołu, świeca młot. Także przejrzymy się tutaj na Trading View, co tu się dokładnie na Amice dzieje. Już sekundeczka, tu jest Amica. I jak widzimy, tutaj cena wybiła wcześniej z tego
górą z tego kanału wzrostowego. Zaraz zobaczymy na wykresie logarytmicznym, czy jest tak samo. Troszeczkę inaczej, bo wykres logarytmiczny i wykres zwykły troszeczkę się różnią. O, i widzicie teraz doskonale. Cena w mocnym trendzie wzrostowym wybiła górą z tego kanału wzrostowego. Dzisiaj świeca młot, trochę zabrakło, ale mało co nie dotarła do EMA20, do silnego wsparcia i cena zamyka się powyżej kanału wzrostowego. Może to świadczyć tylko o tym, że tutaj dalej trwa mocny popyt tutaj rządzi. Jak widzicie, na wskaźnikach mamy kup, także uważam, że Amika dalej będzie poruszała się do góry w tym trendzie wzrostowym, który teraz właśnie trwa. I lecimy dalej. Sea Games, ostatnio mocne wzrosty, teraz dwie sesje spadkowe. Dzisiaj dzień kończy się na złoty 50 i widzimy, że cena dotarła w strefę silnych wsparć, złoty 50, właśnie silne wsparcia ze stycznia oraz z marca tego roku. I tutaj należy spodziewać się z tych okolic ponownego odbicia na północ, a cel, jak pamiętają abonenci premium, jest w okolicach złoty 80. Kolejna spółka w mocnym trendzie wzrostowym to jest Alumetal. Dzisiaj widzimy, że cena troszeczkę zanurkowała do dołu. Rozpoczynają się tak jakby sesje podażowe. Dlatego, żeby rozjaśnić sytuację, już zerkamy sobie tutaj do Trading View. Alu, pomyliłem się troszeczkę. Alumetal już mamy, AML. I co tutaj możemy zobaczyć? Zobaczcie, tutaj ostatnie szczyty zostały wybite w połowie maja, 18-19 maja i teraz trwa konsolidacja, wręcz akumulacja teraz papierów. Mocne wsparcie tworzy EMA21 na poziomie 64-60, ale tak naprawdę spadki mogą sięgnąć tych ostatnich szczytów na 63-60. Jeszcze tutaj można wyrysować, sekundeczka, o taką linię, o zobaczcie, i dokładnie cena porusza się tuż nad tą linią właśnie poprowadzoną po ostatnich szczytach, która została wybita, a więc cena, można powiedzieć, że jest teraz na wsparciu, dobre miejsce do zakupu się tworzy ponownie i powinien dalej trwać mocny trend wzrostowy, który zobaczcie, jak teraz wybił po ostatnim czasie. I już wracamy do AT Trader, zobaczymy kolejną spółkę, jest to Wirtualna Polska, 112 dzisiaj. Również zobaczcie, jaki silny trend wzrostowy trwa praktycznie jesień, no i tutaj w sumie już od marca zeszłego roku silny trend wzrostowy, coraz mocniejsze wybicia, tutaj była spora korekta, jak widzicie została ona zakończona i teraz cena ponownie dochodzi do korekty. Ale tu jest bardzo jedna rzecz, która troszeczkę jest negatywna na tym walorze. Ten szczyt tutaj i ten szczyt tutaj. Może to być formacja podwójnego szczytu, z którego wybicie będzie znacznie mocniejsze i możemy lecieć troszeczkę niżej. Już dlatego, że tutaj sytuacja zrobiła się dosyć ciekawa. Już przeglądamy, jak to wygląda wszystko na Trading View, tu muszę troszeczkę wykres teraz przybliżyć, bo odjechałem tym wykresem. Zobaczcie, short i short. Mamy dwa shorty teraz tutaj, tak? I jeszcze jedno. Zrobimy sobie zniesienie Fibonacciego, całego tutaj tego takiego ostatniego ruchu wzrostowego, znaczy od marca całego ruchu wzrostowego i dokąd możemy się spodziewać korekty z formacji podwójnego szczytu. Formacja podwójnego szczytu często gęsto kończy się na zniesieniu 38,2 Fibonacciego całych właśnie ruchów wzrostowych. I zobaczcie, 38,2 wypada tutaj aż na poziomie 90 zł. I w tym miejscu idealnie właśnie dociera również EMA200. Jeśli ta formacja by się zrealizuje, to w tym miejscu cena dopiero może przestać spadać i tutaj będzie można myśleć o kupnie tego waloru. Będzie to doskonałe miejsce do zakończenia korekty. Żeby spadki miały siłę, miały moc, musi zostać wcześniej przebita EMA21, która dosyć dobrze prowadzi tutaj ten walor na 110 zł oraz ostatni dołek na 106,60.
Rank Progress również w korekcie obecnie, z tym, że tutaj była strefa konsolidacji, ostatnio ona została wybita górą i ponownie teraz myślę, że będzie trwała dalsza konsolidacja między tutaj tym poziomem 2,62, a tutaj ostatnim szczytem na 3,03. Marvipol również konsoliduje, akumuluje po ostatnich tutaj wzrostach. Teraz tworzy się taka strefa konsolidacji, tutaj można taki nawet trójkącik by było wyznaczyć, ale docelowo, jeśli cena nie spadnie poniżej tego poziomu 10,41, a nawet może zamknąć lukę cenową na 10,16, to do tego miejsca jest ona bezpieczna. Jeśli zaczną się spadki poniżej 10 zł, wtedy na Marvipolu może zacząć dziać się nieciekawie. Kolejna spółka to jest Rywu, dotarła tutaj do w granicę 56 zł, teraz dwa dni sesji podażowych, które zatrzymały się jednak na silnym wsparciu. Trzy razy te wsparcie już działało jako opór wcześniej, 12 kwietnia, następnie 20 kwietnia i jeszcze raz tutaj 14 maja. Tym razem po jego wybiciu działa to jako wsparcie i widzimy, że dzisiaj zostawiała świeca, zostawiła knot od dołu, który świadczy o tym, że właśnie teraz może cena lecieć dalej na północ. Kolejna spółka to PURE, 111 zł, dzisiaj cena zamknięcia. Widzimy tutaj wybicie, które dotarło do szczytu na wysokości 118 zł z groszami i teraz trwa również konsolidacja. Uważam, że PURE może się odwracać teraz trend właśnie na wzrostowy. Jeżeli jednak tak się stało, konieczne będzie wybicie górą tego szczytu na 125 zł. Bo na razie na PURE niestety trwa trend spadkowy. Widzicie, mamy coraz niższe dołki, coraz niższe szczyty. W sumie to się nawet wpisuje w to, ale zobaczcie, dlaczego uważam, że może się zakończyć trend spadkowy. Otóż dlatego, że ta świeca dokładnie tutaj z 7 maja zostawiła taki po sobie cień od dołu, wybijane były tutaj stop lossy. Może to świadczyć o tym, bo tutaj znowu luka wzrostowa, może to świadczyć o tym, że inwestorzy w końcu tą spółką zaczną się mocniej interesować. Aby jednak ona wróciła do trendu wzrostowego, konieczne jest wybicie tutaj szczytu na 125 zł. Selvita kontynuuje mocny trend wzrostowy, dzisiaj sesja podażowa, ale zamyka się ona tutaj długim cieniem od dołu na wysokości 69,70 i ten cień od dołu może świadczyć o tym, że właśnie teraz nastąpią wzrosty. Niepokoi tylko jednak wymowa podażowa tej świecy. Zobaczymy, jak to się będzie działo. Cała ta strefa między poziomem 67 zł a 76 to jest strefa akumulacji. Jeśli cena przebije ostatni tutaj ten potwierdzony dołek, to jest na wysokości 60 zł, czyli jeśli spadnie poniżej, dopiero będziemy się zastanawiali nad tym, czy spółka wraca do trendu spadkowego. Monnari realizuje korektę spadkową i jest to tylko korekta w tym wypadku, taką mam nadzieję. 2,88 to jest mimo dzisiejszej świecy. Przyjrzymy się Monnari, dokąd ona może spaść. Pokazywałem ja już to kilka razy właśnie na mojej grupie, moi abonenci doskonale o tym wiedzą, ale zobaczcie, mocne wsparcie jest na 2,81. Dzisiaj świeca podażowa, jutro powinno być spadki kontynuowane, żeby w końcu cena dotknęła 2,81. Kolejna spółka to jest PCC Rokita. Dzisiaj kolejna sesja taka, w sumie taka nijaka, jednak spółka w mocnym tutaj trendzie wzrostowym, a po przebiciu tej luki cenowej tutaj cena dotarła w okolice ostatniego szczytu na wysokości 72,50, jednak jak widać nie będzie tutaj tworzony podwójny szczyt, cena konsoliduje i zapewne będzie dalej rosła. I jeszcze kilka gorących spółek z dnia dzisiejszego. Najpierw gorące wzrosty. Zobaczcie, gorące wzrosty według Trader. Allegro przy obrocie 69,7 miliona. Świeca kontynuacji, świeca popytowa powinna się kierować w stronę 62 zł. Azbis 24,60. Dzisiaj
od minimum na 20,70 do 24,60. Bardzo silne wzrosty, ponad 15% obroty, 15%. Świeca, objęcia, hossy tutaj nam się pojawiła i wzrosty teraz mogą być kontynuowane. Być może właśnie została zakończona już ta korekta. Jeśli jutro wzrosty będą trwały, na bliższy opór to 25,92. Kolejne, ostatnie szczyty na 27 złotych. Develia 6% dzisiaj kolejne na plusie. Bardzo tutaj rośnie ta spółka, bardzo mocno rośnie. Uważam, że tu już należy przyglądać się tej spółce. Co tutaj może się dziać? Bo może tutaj być tak, proszę, jak tutaj w tym miejscu widzicie, rosło i nagle było wielkie boom, czyli po prostu wielka korekta. Oczywiście tam co innego to przeważyło, ale tu też trzeba już się zacząć pilnować. Getin również ostatnio rósł bardzo mocno do góry, dzisiaj 1,66, obrót prawie milion. Ale mamy dalej świecę kontynuacji, czyli podejrzewam, że teraz będzie kilkusesyjna konsolidacja i dalej do góry. Cognor 4,29 na plusie, dzisiaj mocna świeca popytowa, ale cena dalej pozostaje w zakresie takiej fali formacji flagi spadkowej, z której powinno nastąpić wybicie górą i trend wzrostowy powinien być spokojnie dalej kontynuowany. Koalnerk dzisiaj dołożone 37,5%, zamknięcie to złoty 65 i zobaczcie, że w ciągu kilku dosłownie sesji 0,73 cena dotarła do złoty 65, czyli tak naprawdę do poziomów niewidzianych tutaj od bardzo dawna. Oczywiście wcześniej tu Koalnerk byłby dużo, dużo wyżej. To jest wykres miesięczny, no zobaczymy na wykresie dziennym, tygodniowym, przepraszam. Tutaj miał podwójny szczyt, teraz też cena może dolecieć w to miejsce, to jest złoty 90, złoty 91 i tutaj można się spodziewać, że będziemy zawracać ponownie na południe. KGHM również odbija, dzisiaj wzrosty 3,37%, świeca popytowa się tworzy, cena zamknięcia 208,80. Lotos kontynuuje bez problemu trend wzrostowy 52,80, 1,81 do góry. Grossly w końcu wygląda, że kończy korektę, tutaj ART Trader ma to się już odświeża czasami, kończy korektę, zobaczcie, korekta dzisiaj dotarła do wsparcia na 2,84. Do tego wsparcia, bardzo mocne wsparcie. Podobałem też, że w którymś z analiz, że jeśli tutaj cena dojdzie, będzie to bardzo fajne miejsce do kupna tych akcji. Dzisiaj już widać odbicie i została tutaj całkowicie zniwelowana ta świeca spadkowa wczorajsza i pojawia nam się sygnał hossy tutaj. Świeca hossy. Echo już mamy na wykresie, Echo również kontynuuje mocno trend wzrostowy i cel to są te ostatnie szczyty w granicach 5,30, także jeszcze 50 groszy na Echo może być do góry. Lubawa dalej w konsolidacji, chociaż dzisiaj 319 tysięcy obrót, ale cena złoty 39. W takiej konsolidacji spadkowej w końcu z niej może nastąpić wybicie górą. Formacja flagi spadkowa, jak tutaj można to zauważyć. I docelowo po wybiciu najbliższym oporem to jest 1,42. Następne opory to jest okolice 1,52, no i wyżej 1,56. To były gorące wzrosty. Teraz kilka gorących spadków, no i tutaj właśnie to, co mówiłem już wcześniej. Liderem tych spadków jest CD Projekt, dzisiaj 9,1 na minusie, 153,38, 284 tysiące miliony obrotu. No i właśnie ta luka spadkowa nie zapowiadająca niczego ciekawego. Lider kolejny, może na drugim miejscu spadki właśnie z Seagames, omawialiśmy go już dzisiaj, minus 5,26. JSW również dzisiaj spada i zbliża się do poziomu wsparcia. PGNiG dzisiaj tego nie było, PGNiG dzisiaj notuje spadek 1,85% przy obrocie 28 milionów. I tutaj widzimy, że właśnie mamy korektę, która powinna dotknąć
jeszcze raz tutaj poziomu 6,22. Monnary omawialiśmy, już nie będę się powtarzał. Grupa Azoty dzisiaj 2,84 na minusie, cena 33,52. Trwa korekta spadkowa. Jak widzimy tutaj korekta trwa najlepsze, ponieważ coraz niższe dołki. Tu był jeden dołek, tu jest niższy dołek, tu był szczyt, teraz tutaj szczyt. I podejrzewam, że korekta będzie trwała dalej. Może ona dotrzeć do 32 zł. Kernel 57 zł, dzisiaj cena zamknięcia. Jednak to jest tylko taka świeca przejściowa, uważam. Dalej tutaj będziemy widzieć kolejne wzrosty. Sekundka, bo to już uciekło całkiem. O, mamy kernel z powrotem. Będziemy widzieć tutaj po prostu kolejne wzrosty. Grupa Azoty, już mówiłem, troszeczkę tutaj się to poprzestawiało. Drozapol dzisiaj 9,77 na minusie, 6 zł i trwa korekta spadkowa. Dzisiaj na czacie wykresy Drozapol omawiałem. Jeśli ktoś jest zainteresowany, używacie lupki i tam właśnie szukacie Drozapol. CCC jest na minusie 1,66, ale zobaczcie, dzisiaj ta długi knot od góry sugeruje, że to może być początek jakichś większych spadków, a wsparciem, bardzo mocne wsparcie jest na 110. Czy tutaj cena się zatrzyma w tych spadkach? Zobaczymy. Ja nie jestem tego taki pewien. KS Agro 3,30, 6,52. KS Agro było już bardzo wysoko swego czasu. Teraz jest w trendzie spadkowym, został on tutaj właśnie po przebiciu 3,83. Trend spadkowy został właśnie już potwierdzony. Zobaczcie, odbicie od tego oporu. I teraz możemy KS Agro widzieć niedługo znacznie niżej. Parceltech po wybiciu korekty tutaj wzrostowej luki cenowej, cena teraz dąży w celu domknięcia tej korekty. Spodziewam się spadków nawet do 0,87, ale przystanek pierwszy to będzie 1,02. No i pozbud dzisiaj 3,23 spadek. Na wczorajszej sesji długi knot, długa świeca z górnym cieniem od góry, sugerująca to, że jednak jeszcze tutaj spadki mogą przybrać na sile. I ze spółek ciekawych technicznie to tyle. Dodatkowo jeszcze chcę Wam pokazać, na stronie Strefy Inwestorów jest taka fajna zakładka dywidendy. Dzisiaj jest 1 czerwca, wczoraj była dywidenda na Eurotel. Dzisiaj można było kupić, ostatni dzień posiadać akcje spółek Unimot i Asseco Poland z prawem do dywidendy, ale jutro, 2 czerwca, jeśli ktoś się chce z Was załapać na dywidendę, to Kręć, Akrec, Autopartner, Bowim, Tarczyński, ATM Grupa. Aż tyle spółek jutro ma ostatni dzień, jest na giełdzie, ostatni dzień prawo do dywidendy. Jeśli chcecie je zakupić, jutro na koniec sesji musicie posiadać te spółki. Krec 6% dywidenda, złoty 20, wypłata 17 czerwca na waszych rachunkach. Autoparter 0,89%, 10 groszy dywidenda 15 czerwca. Bowim 1,50%, 12 groszy 22 czerwca, dywidenda będzie na waszych kontach. Tarczyński 2,68%, złoty 50, 14 czerwca na rachunkach maklerskich dywidenda się może pojawić. ATM Grupa 3,47, 15 groszy dywidenda 15 czerwca na kontach maklerskich. I jak widzicie, w tym tygodniu również jeszcze wypłaci dywidendę. Ostatni dzień prawo do notowań z dywidendą ma Alumetal. 4 czerwca trzeba mieć akcję tej spółki na koniec sesji. 2,92 zł dywidenda 28 czerwca pojawia się na kontach, na rachunkach maklerskich. Z dywidendą z wyższych procentem w tym miesiącu jeszcze City Service 12,48%. Powyżej 5% wypłacą jeszcze Ultimate Games 8 czerwca 2 zł, Sonel 10 czerwca złotówkę, Lena 10 czerwca 5,5%, Mobruk 14 czerwca 5,81%, Quersus TFI 14 czerwca 5,88%, Mintrol 15 czerwca 6,95%,
Max KOM 15 czerwca 6,58%, no i tak dalej, jak widzicie, powoli wam to przewijam, żebyście mogli spojrzeć, czy wasza spółka, którą macie, którą posiadacie w tym miesiącu, wypłaca dywidenda. Tu jeszcze Torpol, zobaczcie, 28 czerwca, dywidenda ponad 10%, złoty 53 na rachunkach maklerskich 30 lipca. I reszta spółek, tak jak widzicie, CES, jeszcze 30 czerwca rzuca się w oczy dywidenda ponad 8%, 9,18, 2 sierpnia na waszych rachunkach maklerskich. I to by było tyle, co dzisiaj miałem dla was przygotowane ze spółek ciekawych technicznie. Przy okazji właśnie załapała się dywidenda, omówienie dywidend. Pamiętajcie, że ja wam tutaj wskazuję ostatni dzień, w którym można kupić akcję z prawem do dywidendy, aktualna stopa, dzień wypłaty. Bardzo fajnie pokazane to jest właśnie na strefie inwestorów. A teraz już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam was na kolejne. Do zobaczenia. Cześć.